Dogadałem się z recepcją, że możemy wnieść od nich panucha do środka. Teraz? Nie teraz, jutro samym rano. Ponownie jedziemy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych, by zebrać dla nich możliwie dużo kasy na zrzutce. To od Was zależy, ile uda nam się w tym roku zebrać, więc wrzucajcie kasę do wirtualnej puszki, link macie w opisie. Cel nie jest prosty, trasy mamy ponad 3000 km i jedziemy ponad 80 maluchami, w tym dwa fanderowe. Jadąc z całą wielką wyprawą maluchów, będziemy równocześnie rywalizowali. Ja i Szumi, naszym fanderowym maluchem, a Glęcu i Marek swoim. Dojechanie maluchem do Monte Cassino jest już samo w sobie ciężkie, ale my mimo wszystko postanowiliśmy podnieść poprzeczkę. Każdego dnia będziemy mieli zadanie do wykonania rodem z Top Geara, które wygrywa tylko jeden z dwóch maluchów. Zespół, który na mecie będzie miał więcej punktów, wygrywa. Do tego rywalizujemy ze sobą, kto zgarnie więcej kasy dla dzieci do swojej wirtualnej puchy. Taką puchę mam ja i Szumi oraz osobną Glęcu i Marek. Gdy uda nam się osiągnąć odpowiedni próg finansowy, przeciwny zespół będzie musiał wykonać karę. I odwrotnie, progów i ciekawych kar w postaci wyzwań jest kilka, więc koniecznie wejdźcie na link w opisie do naszych puszek i zobaczcie, co nas czeka. Was natomiast czekają 4 filmy, montowane in real time w trakcie wyprawy, by każdy z Was mógł śledzić na bieżąco, jak idzie nam trasa. Kary i zadania dla przeciwnego malucha to taki dodatkowy smaczek i content dla Was. Za to, że razem z nami pomagacie dzieciom. Łapa w górę i komentarz dla zasięgu całej akcji mile widziane. Subskrybuj kanał, by nie ominęły Cię kolejne filmy i lecimy! Panie i panowie, sklep SFD jest naszym sponsorem wielkiej wyprawy maluchów, ponieważ płacą 1 grosz za jedno wyświetlenie dla dzieci poszukiwanych w wypadkach drogowych, więc wyświetlajcie te filmy z całej serii. Dobra, jesteśmy na zewnątrz i czas wykonać szatański plan Marka. Marek, tutaj nie wolno parkować. Pan chwilę jeszcze tutaj mamy pomysł, bo uznaliśmy, że to nie jest do końca odpowiedni prank jeszcze, bo musimy go obrócić, żeby o 90 stopni, żeby chłopaku było łatwiej wyjechać, nie? No, dokładnie. Ej, spoko, mamy bliżej do malucha. Jak on się tu zmieścił? Nie. Stary, ludzie wszyscy muszą obejść naszego malucha, żeby wyjechać. Przeszkadza to. No nie no, bez wejścia do środka, a jak się włamać do malucha? Oglądałeś tutorial kiedyś? No. Ej, wracaj już! Recepcji już dzwonili. No właśnie, dlatego mnie budził telefon ciągle rano. O, a ja się dziwię, dlaczego chłopaki wychodzą z pokoju i mówią, a nie idziesz na śniadanie, nie? Ja mówię, nie, jeszcze sobie poleżę. Miałem nadzieję, że w ogóle się nie obudzisz. Głos tak zdarty, przez darcie Ryjka pod tytułem wybieramy milion na dzieci, ale euro! Szymon, jak tam? Nie krzyczy. Ale maluchy głośno chodzą, podejdźmy do Szymona. Wie, bo ogarniam transport dla naszych montażystów. A, okej, okay, dobra, to ważna rzecz, dlatego że filmy lecą prawie że na bieżąco, a montażyści to też nasza bardzo ważna część organizmu. Ci panowie za kamerą również. Się ładnie nagrywa. No tam ci. Także jeszcze zespół organizacyjny, który gdzieś tutaj zniknął już. To wszystko działa szybko i sprawnie, jak sami widzicie. Musimy jechać, pakujmy się, nie gadajmy, lecimy. Dzień jak co dzień, dzień po dniu. Dobra, Mareczku, się nie zapytałem ciebie jeszcze, jak feeling dnia trzeciego. Ej, powiem szczerze, mega. Naprawdę tyle energii, mam ochotę coś rozpierniczyć. Szczerze widzowie, i właśnie w tym momencie kończymy naszą przygodę z maluchami. Nie, ja chcę rozpieprzyć konkurencję. I naszych rywali. Krynica Zdrój, pozdrawiamy ciepło. Piękne powitanie przez miasto. Policja cudownie nas tutaj przepuściła, a ludność i turyści stąd. Ma! Ty, Szumi. Co? Byłeś kiedyś maluchem na stoku narciarskim? Nie. Spójrzcie na to. Maluchy stoją pod stokiem narciarskim. A co? A ja właśnie pod niego podbiegam. Spójrzcie na to z góry, bo wygląda to po prostu pięknie.
tak to właśnie jest, co chwilę padają maluchy, trzeba szybko naprawiać. Tankowanie, panie i panowie. Spytacie, jak się tankuje 80 maluchów? Procedura jest bardzo prosta, mamy liderów, o których już mówiłem. Lider taki jak Mariusz ogarnia nam całą grupę, tankujemy na flotę i ciśniemy dalej. Co ważne, czego możecie nie wiedzieć, wszystkie koszty organizacyjne pokrywają sponsorzy, a kasę, którą zbieramy na zrzutce, jest w 100% na dzieci. Poszkodowane w wypadkach drogowych, jak wiecie. Więc nie mieszajcie tych dwóch worków, bo gdzieś tam ktoś może tego nie rozumieć. Dużo ich, oj dużo. Siema, siema. A przepraszam bardzo, to jest jakaś nowa wersja malucha, czy jak? Tak, niemiecka. Niemiecka, dobra. A weź mu przywal troszeczkę, proszę. No. Czuć ten dźwięk malucha, fajnie. Jest gaz nam. Dawaj. Dziękuję, Szumisz, przepraszam. Ale zgasł sam, stary, miałem sprzęgło normalnie. Właśnie w tym momencie wyjeżdżamy z Polski i wjeżdżamy do Słowacji. Cóż mogę powiedzieć? Dzisiaj najprawdopodobniej najdłuższa trasa nas czeka, czyli ponad 500 km jednego dnia. A po tych 500 km jedyne 2,5 tysiąca. Także jest super. Oni niby mówią, że to jest dla całej grupy, ale dziwnym trafem jeżdżą zawsze obok nas. 37 do 33, Remek, my za każdym razem właśnie jak podjeżdżamy do jakiegoś skrzyżowania, to odpalamy sobie ssanie i jest git. Dziękuję za prototypa, może się przydać, bo już kolejny raz mam gaz na postoju pomimo sprzęgła i tak dalej, dzięki. Mamy problem. Problem, który polega na tym, że jak tylko się zatrzymamy, to auto gaśnie. Problem numer 2 to brak rozrusznika. Problem numer 3 to wkurzony szumik, gdy stoimy pod górkę, bo trzeba pchać. Za każdym razem trzeba pchać, więc staramy się manipulować saniem, tak żeby go wbić na wyższe obroty, żeby nam nie zgasł. No i wtedy możemy kontynuować drogę bez takich ekscesów. Mamy znów skrzyżowanie. Maluch gaśnie pomimo ssania. A wiecie, rozrusznik nie działa, nie? I uwaga! Puszczam! Dobra! Ja go muszę gazować jak porąbany. Dzięki, Szumisz, naprawdę jesteś wielki. Ja tak... ale się zjechałem! Ogólnie to tak, no już widzieliśmy kilka razy, że numer 33, czyli bolid Remigiusza Wierzgonia i Szymona Szumiaka się zatrzymuje i gaśnie. A to może świadczyć o tym, że nie dojadą do mety. No i co się wydarzyło? Panie Mareczku, chyba nasi sąsiedzi zatrzymali się na postój. Chyba tak. Zamierzony pewnie, nie? Tak, pewnie po prostu Szumie musiał się pewnie ścigać, dlatego się zatrzymali na środku zakrętu pod górkę. Ale jak prawdziwi przyjaciele, zrobiliśmy to, co do nas należy, czyli zostawiliśmy ich. Tak. Grosz za każde wyświetlenie tego filmu i wszystkich generalnie filmów całej tej serii z naszej wyprawy płaci sklep SFD. Oczywiście płacą na dzieciaki. Także serdecznie im dziękujemy, a my się zabieramy za ciasteczka i ciśniemy dalej. Rapapara. Dokończ komentarza. Panie i panowie, cóż mogę powiedzieć, są piękne widoki, spójrzcie na to. Jesteśmy w Węgrzech. Póki nie odpalono już malucha, ciągnąłem im kapturek ze świecy. Kapturek ze świecy, be like. Wiesz co jest najlepsze? Obydwoje stali, aby zmienić, jak to zrobić. No, no dobrze chłopaki, dojechaliście, więc tutaj mam dla was kolejne zadanko. Waszym zadaniem jest zorganizowanie pikniku, ale nie będzie to takie proste. Do jego przygotowania możecie skorzystać tylko z pomocy
lokalnych mieszkańców. Efekt wrzućcie na swoje story na Instagramie, niech widzowie zdecydują, kto wygra. Dobra, także, Marek. Także, kochani, macie pół godziny, nie możecie korzystać ze swoich tutaj rzeczy, ani z WWM-a. Ale tylko lokalesi. Telefonów możemy. Telefonów możemy. Tak? Z telefonu możemy. Dobra, czas. Start. Już! Dobra, ej, let's go! Najlepiej podejść do kogoś w domu, bo oni to nic nie mają na pewno. Tam jest jakiś chłopczyk. Ej, mają jakiś grill! Do you speak English? Kuba, ja tam widziałem ludzi tutejszych, siedzieli na ławce. Możemy bez problemu do nich podbić. A to, okej, okay. Skoro masz tak mówić, to chodź. Chodź. Ale pełny pośpiech. Dobra, Kuba, dochodzimy powoli do tego miejsca. Tam siedzą młodzi ludzie, więc dobra. Zakładam, że oni potrafią coś po angielsku. Hi, sorry, excuse Hola. Me. Okay, un momento. Can you give us some food? Yes. Yes? 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 Yes. Oh, ej, sorry, cześć, to jest Shia. Hello. Shia. O, Shia. Szukamy rzeczy na piknik. Yes? No. No? No. And do you know these people? Yes. O, dobra, chodź, wbijamy tam. Hello! Nagrywamy program i szukamy rzeczy na piknik. Jest to nasze zadanie. Food. Yes, some food, yes. some food. Super! Oh my god! Mademoiselle! Thank you so much! Oh no, we can. Oh no, we are driving. No. Mamy zagryzę, mamy winiacza. Ale idźmy powoli. Szymon, jak mamy zrobić szybko zadanie idąc powoli? Damy radę. Stary, co jeszcze możemy zrobić? Szybko, pomyślmy co możemy jeszcze wziąć. Ej, no koszyku nie... Koc? Ale koc chyba dostajemy, nie? Wątpię. O kurde, on przyniósł napoje. Ej, napisz grację albo thank you. O. Dziękuję. Za dobre... za dobre zadanie. Potrzebujemy na 30... No dla mnie na 20 minut. I zapytaj się o to, czy możemy szklanki i to. Tym razem ty. Hi! Oh, oh, thank you very much! Wow! Thank you very much! Oh! Oh yeah! Thank you very much! I jeszcze jedna rzecz, okay. Sorry. Yeah. Yes! Zapytaj mi Gosia wszystko, szczerze. No, nie, it's enough. Znaczy, okej, okay, jest wystarczająco, Kuba, jakbyś nie zrozumiał. O, thank you very much. Okradamy miejscowe, tak, a co? Tak, a co, nie widzę. Śliwki. I'm sorry, can we take this? Thank you. No powiedzieli nie. Dobra, wystarczy. Tam ktoś będzie, chodź, bijamy posesję. Ukryta kamera, bijajmy. Nie, a w Węgrzech jest pozwolenie na broń? Oni mogą mieć broń? Nie wiem, ale jak to powiedziałeś, to... Something small, something, whatever. Super, thank you. Thank you so much. Ciao, thank you. Dostaliśmy arbuza! Okej, okay, czas się skończył, wracamy na bazę. Ej, nie było mówione, że są gotowe. Było. Nie było. Powiedziane, że mamy koce. Przecież mówiła Karolina, że wyciągnie nam koce i poduszki. Kiedy? Kiedy Karolina to mówiła? No to fajnie, że była w zasadach. Stary, widzicie to? Widzowie, za to się należy nam dodatkowy punkt. Ale przecież to było takie ładne. Czekaj, dopiero to jest ładne. Ej, zróbeczko. Zróbeczko. O nie! Co? O Jezus, Szymon jeszcze w gówno raz. Dobra, robimy zdjęcie obydwóch pikników i wrzucamy na Instagrama grupy Founder oraz na mojego Instagrama Rezigiusz. Tam ludzie zdecydują, który piknik jest lepszy, oczywiście nie mówimy czyj jest czyj. Zobaczymy jakie będą wyniki. Więc bardzo ważne jest, abyście subskrybowali i followowali nas na Instagramach, bo możecie jakoś realnie wpłynąć na to, co dzieje się w odcinku. High five dla pana, postaraliście się, jesteście świetni. Wrzucamy zdjęcia. Dobra, jest już po zadaniu. W tym czasie wy oceniacie, a my oddamy sprzęt naszym przyjaciołom z Węgier. Spasiba. Bye. Dobra! Jademy dalej! Wydaje mi się, czy chłopaki nie potrafią odpalić auta? Oni nas zabiją. Trzeba im to powiedzieć po chwili. Nie, oni nas zabiją. Nie, serwis przyjedzie i im powie. Bo to jest bardzo prosta sprawa. Tak, do końca gramy? Tak, do końca. Ale będą go pchali. Trudno. Ja pierdzielę, nie będą mega źli. To jest zemsta za najprawdopodobniej 2 punkty versus my 0. Gotowy? Ja. Dawaj! Jeszcze jakiegoś lokalesa wziął i mu pchał to auto. No, gazuj! Hit? Oni nas zabiją. Ej, wiesz co oni nam zrobią? Oni nam hamulce wytną dzisiaj w nocy 100%. Niech sobie jedzie. Ja bym chciał wrócić do domu. Napić się zimnego napoju. 37, wyjechaliśmy. Maluch nam troszeczkę wolno jedzie. 40 minut do destynacji.
7, co się stało? Wyjechaliśmy, ale mamy ogólnie problemy z prędkością, ale raczej się doczołgamy do stacji. Kuba, opowiedz, co się dzieje? No od samego startu mamy ogromny problem z mocą. Nie udało się go wystartować, teraz jedziemy praktycznie 60, to jest maksymalnie, ile jedziemy. No jest dramat i pomyśleliśmy z Markiem, że chyba wiemy, co się mogło wydarzyć. Bo wcześniej wszystko działało wyśmienicie i nagle jakby coś się zepsuło, odstania. Odstania, tak. A jak wiemy, mamy dobrych przyjaciół. I dlatego zaraz jedziemy na pobocze i postaramy się wszystko ogarnąć. Aha, czyli to wasza sprawka. No. Czyli dobra. No, olej nam cieknie. Wow. No, tak jak myślałem. Cewka zdjęta. Wszystko wiem. Wężyk. Ej, a bałwanka nam brakuje. W sensie to nie jest aż tak potrzebne, ale no sam fakt, że go nie ma. Dobra. A czekaj, jeszcze zobaczę tylko skąd ten wyciek jest. Tak jak myślałem. Wszystko wiem. Z silnika. Jezu, potwór jakiś, kuźba! Grupa czwarta, lecimy, lecimy, dajemy! O, Kuba, on chce się ścigać! Ścigamy się! Nie, ale poszedł! Była melka awaria, znowu zabrakło nam. Zabrakło nam, a nie czy z gaz, czy zabrakło nam paliwa? Dokładnie. Ciężko mi powiedzieć, ale nasz kolega, nie? Tak. Kolega. Yo man! Yo! Yeah, I lived in Poland, in Downs for 2 years. So you can speak in Polish? Just a bit. Just a bit? A basic. So probably you know the most popular word. Can you say that? Oh, yeah, that's right. We have that. Dzięki przyjaciele, mieliście rację, coś było nie tak z samochodem, tak? Uratowaliście. Olej nam cieknie, wiesz? Tak? No. Czemu? Nie wiemy. Jak coś będzie nie tak, to mamy winnego, nie? Nie. Będziesz płacił. No i tak macie wypowiedź. Ej! No i mili moi drodzy, jest godzina 20.05 i dokładnie w tym momencie wybiło 10 godzin dzisiaj w aucie. Długi dzień, długa trasa, ponad 500 km, więc wymagająco. Natomiast powoli, powoli zbliżamy się do naszej dzisiejszej bazy. Myślę, że jeszcze z godzinka. Tymczasem spójrzcie na ten zachód słońca, bo jest naprawdę przepiękny. Może kamera tego nie oddaje, ale mało co widać, co Kuba? Da. Bo się rozpadało ogólnie. I już jest dosyć ciemno, co prawda, że na kamerze wygląda to jakby było jaśniej, ale po prostu mamy jasny obiektyw. Nie jest kolorowo. Nie, to nie jest kolorowo na łazarskim rejonie. Dojechaliśmy. Jest godzina 20.57, czyli jeszcze kilka minut, więc będzie dokładnie 11 godzin w drodze dzisiaj. Drebeczen, Węgry. To tu jesteśmy. Remek, czy dowiemy się teraz, kto zdobywa kolejny punkt?
Ja w to nie wierzę ogólnie rzecz biorąc. Nie. Gdybyście śledzili profil na Instagramie Grupa Fonder albo nasze profile na Instagramie Marek Witon, Szumciak, Jod Glęcu bądź Jod Glęcu, już to wiedzielibyście, że remis prawie został osiągnięty. 51-49 yes! Wygrali! Brawo! Mają drugi punkt. Ale to jest niemożliwe, że ktoś zagłosował na wasze. A jak to niemożliwe? Dobra, spójrz, wino, okay, ale spójrz. Wino. 51% do 49. Ja i tak jestem. To macie dwa punkty, przodujecie. Czyli możemy sobie teraz podchodzić lightowo z kolejnymi zadaniami, Kuba. Mamy sporo. Na pewno lightowo, nie, bo chcemy dać punkty. Jeszcze tydzień przed nami, chłopaki. Nie, dla przyjaciół to się robi, że na pewno odpuścimy i damy wam wygrać. Tak robimy. Tak, przyjaciele. Chłopaki, mam wyciągnijcie im silnik z tego, z malucha. Tylko, że tu akurat wasz tylko stoi. To prawda. To możecie wyciągnąć silnik, no. Idziemy spać. Widzimy się jutro. No i słuchajcie, Remek dzisiaj zaspał. Nastał ten dzień. O proszę. Jestem. Dawaj, opie. Simon mówi. Jedziemy dalej. Aha, i muszę cię popchnąć, zapomniałem. O! Proszę, dzięki. Czwarty dzień wyprawy. Jazda! Siema Kuba, kolejny dzień. Kolejny dzień przygody. Kolejny dzień walki z maluchem. Jest fajnie. Jedziemy do Rumunii. Kolejny kraj przed nami. Prawie jak w Ameryce, nie? Jak jechaliśmy. Węgry, Rumunia. Jesteśmy na granicy państwa. I to w tym momencie wyjeżdżamy już z Węgier i wjeżdżamy do Rumunii. Przygotowujemy dokumenciki, ponieważ potrzebujemy się tutaj, widzę, już sprawdzić, odprawić i zweryfikować. Hopy na tych bramkach będą mieli naprawdę ciekawe zdziwko. Hello, sir. Nie będę pokazywał, ale mamy tutaj 20-stronicowy dokument na to, że ten maluch jest niesamowity. Thanks. Przejechaliśmy granicę! Tu definitywnie trzeba będzie przyspieszyć tempo, ale zobaczcie, jak długa jest kolumna naszych samochodów. I ostatni! Nie wierzę, akurat wy! Stary, wypilujemy ten, w szeregu, nie? Bezpieczeństwo! Tak, jesteśmy safety carem. Nice, chłopaki! Jest godzina 9:55 i mamy na budziku 30 stopni. Ja nie pytam, co będzie za kilka godzin. Przecież to będzie taki hyc pierona, że my się tu utopimy. Ja już jestem cały mokry, nie mam siły. Viva la Rumunia! Viva la Rumunia! Kochani, pokażmy moc internetu, niczym wiele lat temu na Rezimy Dobrem i zrzućmy się. Wrzućcie jak najwięcej kasy, by na naszej zrzutce pokazać, że potrafimy zebrać hajs. Ja w tym momencie, dokładnie w tym momencie, wysyłam do wszystkich swoich znajomych informacje o tym, co robimy, informacje o tym, że zbieramy kasę dla dzieci. I cała ta kasa na zrzutce, calusieńka co do grosza, idzie na pomoc rehabilitacyjną dla dzieci, pomoc w edukacji i pomoc psychologiczną dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Więc koniecznie, drogi widzu, pokaż siłę internetu. Wrzućcie kasę na zrzutkę i też jako pomocnicy tej akcji informujcie o wielkiej wyprawie maluchów, która jest dla dzieci. Wysyłajcie linka do zrzutki, którego macie w opisie i niech wszyscy o tym wiedzą, niech wszyscy wspomogą, którzy mogą. Jest wiele dzieci w potrzebie, a wy, Szumi, wy, ja, chłopaki, wszyscy uczestnicy uprawy i wielu z was jest w stanie realnie pomóc. Link w opisie. Informujcie swoich ciotków, wujków, babcie i innych o tym, co się dzieje. Wspinamy się właśnie na Giga Górę w Rumunii i widoki są po prostu zniewalające. No sami spójrzcie na to. No i dojechaliśmy na pit stop na szczycie. Jak trasa, Szumi? Cudownie, w końcu się przejechałem serpentynami. Żółwik, dobra robota, ładna jazda, płynna, fajna. A teraz idę suszyć plecy. Hyc!
przeokropny. Z pleców się leje, silnik się chłodzi, pogoda zaczyna robić nam psikusy. Tam takie pioruny walą, że to jest masakra. Ha, bo wiecie, bo... Lightning McQueen. Thunder. Thunder. Mamy przerwę, idziemy na obiadek. Patrzcie, jak pięknie są maluszki ustawione. No i dotarliśmy. Czas na szamkę, jeśli jedziecie też przy oglądaniu to smacznego, widzowie. Szybkie jedzonko, by naładować energię i lecimy dalej. Dzisiaj jeszcze przed nami długa trasa, bo ponad 200 km przez góry maluchami. Czytaj jakieś 4-5 godzin, jest godzina 16:20. Nie skończymy dziś wcześniej. Mamy zadanie. Kto wykona więcej zadań, wygrywa. By nie było za łatwo, obowiązuje was kilka zasad. Pasażer na czas tego zadania przesiada się do auta rywali. Pasażer nie może prosić wprost o rzeczy wypisane na planszy. Przy wykonywaniu zadania pasażer nie może używać słów wypisanych na czerwono w danym polu. Let's go! Na wykonanie zadań mamy 30 minut. Miałeś pozyskać. Tak. A musisz pozyskać, tak? Obiecałeś. Masz zgasnąć? Nie. Przestań. Nie! Nie mamy czasu, Remek! Dobra, podziękuję, popchaj mnie! Teraz podziękuj. Dziękuję. No i dobre, tak ciężkie to było, Jezus Maria. O nie! Dobra, popcham ty. O, dzięki. Czekaj. Sobie. Dobra, już cię mogę popchać. Ty już zadanie zrobiłeś? Panie Rełku, nawet nie musiałem tego zadania wykonywać. Jakiego? Niech kierowca użyje klaksonu 3 razy. Gotowe. Weźmy zaprą, żeby spojrzeć. Dziękuję bardzo, Mareczku, za współpracę. Ej! Co jest? Nagrywasz coś? Nie. Co? Później ci na samym końcu powiem. Pamiętajmy, że przyjaciele się nie wkurzają. Mhm. A coś ci tu wypadło? Zostaw. Oj, woda trochę leci. Co ty robisz? Czekaj, jestem cały mokry. To jest wielce... Przestań! To jest mokre. Co ty robisz? Afelka? A każde wyświetlenie pod filmami z WWM to jeden grosz od sklepu SFD. Wielki szacun dla was. A wy wysyłajcie film całej rodzinie, żeby wszyscy wyświetlili. No to zjesz wafelkę, nie? Co masz zadanie, żeby mnie poczęstować czymś, tak? Nie. Stary, ile już minęło? Szczęśliwie czasu nie liczę. To prawda. Dlaczego? Dlaczego? Bo cię kocham. Ja mam żonę, ale też cię kocham. Szczerze? Prawda, wiedziałem, że to może być jako zadanie. Coś się tak spodziewałem, bo jakoś tak dziwnie podszedłeś do tego, ale chciałem ci to w ogóle po prostu powiedzieć. Powiedz, że mnie nie lubisz albo nie kochasz mnie. Czemu mam tak powiedzieć? Masz to w bingo. No powiedz, że mnie nie kochasz. Ja cię uwielbiam, Kuba. Powiedz, że mnie nie kochasz. Ja cię uwielbiam. Powiedz, że mnie nie kochasz. Uwielbiam cię. Mówiłem? No co? Co mówiłeś? No i teraz wracamy, bo te drogi tam się łączą. Jechaliśmy. Jesteś słabym pilotem, ci powiem, wiesz? Dobra, przegrałem tą grę twoją, ale musisz powiedzieć za to, że mnie nienawidzisz. Uwielbiam cię. Wiesz dlaczego? Czas ci się właśnie w tym momencie skończył. Nie. Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! Miałeś to w zadaniu, przyznaj się, nie? Nie. Nie? Co miałeś? Miałeś mi wyznać miłość. Co ty gadasz? No dobra, nie, trochę mało tego czasu było, ale parę rzeczy mam, nie było źle. Macie wszystko zliczone, sprawdzone? Od razu też disclaimer, nie wszystko było nagrywane, bo nie dałoby się zrobić kierowcy, żeby zdobył punkt, więc niektóre rzeczy chłopaki, a w szczególności na pewno Glenn, nie wiem jak szumi, robili off camera. To ja zacznę 8. 11! 11! Kuźma, wreszcie! W końcu mamy punkt! Chłopaki, 2-1. W końcu. Wow! Ej, wow. Jedźmy już chyba. Jedźmy, bo cały czas gonimy naszą wyprawę. Oczywiście bezpiecznie, są jeszcze hen daleko, więc po prostu jedźmy. Chłopaki! Jeszcze jedno! Kasa, progi! Ile jest? Dycha przekroczona u nas. 12 koła mamy. 12? Film poszedł. A. Niech idzie. Dzięki widzowie, dzięki, że wpadzacie na ich puszkę, a nie na naszą. Chłopaki, kara jaką macie do wykonania, to jazda z ogrzewaniem włączonym na maksa przez 2 godziny. Akurat dzisiaj. Teraz tak, żeby było uczciwie i bezpiecznie, okien nie zamykacie do końca.
końca, ale możecie otworzyć okna tak na 3 cm. Żeby cyrkulację powietrza? Żeby chyba dojedziemy, stary. Pilota zadaniem jest kontrolować też bezpieczeństwo. Ma to być utrudnienie, a nie oczywiście spowodowanie niebezpiecznej sytuacji. Ja was proszę. Patrzcie na nich, coś uśmiechnięci, ja chciałbym, żeby ten uśmiech zszedł. Powiem tak, nawet ja bym chciał, nie? Ja się trochę wam dziwię, widzowie, że ta kasa jeszcze nie skoczyła do puszki chłopaków i nie mam jakiejś kary. Ja bym opierdzielił spletnie jajo, stary. Stary Remek i ostry chips. No, ej, to by było najlepsze. Zżygam się, ale zjem je całe razem z tobą, Szymon. Dla dzieci. Dla dzieci. Dla dzieci. Ale nie, no serio, no dla dzieci, no bo to jest oczywiście kasa, która idzie na dzieciaki. I te progi są po prostu przy okazji, więc rzucajcie kasę, link w opisie, obydwie puszki są. A wy chłopaki, powodzenia w gotowaniu się. 2 godziny. Od 19.50, czyli 21.50. Ej, ale może już będziemy na miejscu? Chyba nie będziemy. O kurde, jest tu też grzeje ciepłem. Tu jest ciepło! No. Czemu tu leci ciepło? O, jeszcze ktoś inny ciepło leci. Ej, ciepło jest, chłopaki! Ciepło? Ciepło? Nie odezwali się do mnie ani słowem. Czyli są wkurzeni. Co jak co, ale trzeba przyznać, że Rumunia ma przepiękne klimaty górskie i rejon, w którym się teraz znajdujemy, jest tak malowniczy, jeśli chodzi o te góry i wyżyny. Yo, i to słońce jeszcze. Przepięknie. Sami zobaczcie. Dzień dobry! Wiecie, jak nam się super jechało? Tak? Ale wiecie dlaczego? Bo jak jest się w kolumnie, to trzeba tak, wiesz, żeby gonić za przodem i żeby... A tak to swoje tempo, nie? Ja mam jedno zasadnicze pytanie. Jakie? Czy tak wolno? Kochanie! Patrz, jaka czwana bestia. Tankujemy. Problemas. Nie mamy prawej tylnej żarówki, nie świeci nam. Czas na wymianę. Robi się ciemno, więc musimy sobie żaróweczki wymienić. No wiadomo, stan techniczny pojazdu musi być wzorowy, jesteśmy za granicą, więc musimy o to dbać. Aktualnie znajdujemy się w miasteczku Sebes. Sebes? Sebes! Sebes! A zmierzamy do miasta Sybin i to tam dzisiaj spędzimy noc. A to wszystko w Rumunii nadal. Tak jest, nadal jesteśmy w Rumunii i dopiero jutro, z tego co wiem, wyjeżdżamy do Serbii. A to wszystko oczywiście po to, aby dostać się do Monte Cassino. Mareczku, już końcówka. Nie wiem, czy widać, ale jestem bardzo zgrzany i poza tym okazało się, że jednak to też grzeje. I to mi wymaga w dłoń cały czas. A ręczny jest tak nawrzany, stary, tak nagrzany, że ciężko się go łapie. Ja czuję to najbardziej tutaj na brzuszku, bo wszystko się jakby opiera się, jest takie, wiecie, wilgotne, takie Nie mogę się doczekać, aż wyjdę na zewnątrz, nie? Czas się skończył, jak tam się nasze kluseczki upichciły? O jest! O Jezu, jakie ciepło! Ja pierdzielę! Jaki gorąc w środku! Buchło jak saunek, wchodzisz do sauny, nagle taki Nie! Jezu, jacy mokrzy są! A, przytulili się. Za to Marek jest spocony. Ja się spociłem mniej niż Szubi. No? A ja nie. Bez ogrzewania. Dobra, jedziemy dalej panowie, już blisko baza, powoli kończymy dzień. Yo! Dzień dobry, przedziczyłem kluski z Rosłem, idziemy spać. Yo. O właśnie oglądaliśmy pierwszy odcinek, w którym Remek mówił dużo o tym, żeby zbierać pieniądze na ich zbiórkę. I tu się mega myli, bo trzeba zbierać pieniądze, ale na zbiórkę moją i Marka, żeby Remek miał kary i Szumi oczywiście. Więc pamiętajcie widzowie, gdzie dajecie pieniądze. To jest bardzo ważne. O, zobacz co, że jest napisane, patrz. Dobranoc, widzimy się pojutrze na kolejnym filmie z WWM-a.